Nazywam się Paweł Wiesiołek, a to jest mój świat. Wszystko zaczęło się od czasów w szkole podstawowej, gdzie miałem super nauczyciela WF-u, który interesował się i kiedyś trenował lekkoatletykę. Na zajęciach WF-u prowadził te lekcje w ten sposób, że mieliśmy dużo fajnych lekcji, gdzie nie była rzucona piłka do kosza, czy do siatkówki, czy do piłki nożnej. Mieliśmy lekcje zorganizowane. Wszystko było podpięte pod to, żeby rozwijać się ogólnorozwojowo. I pan Adam Klonowski, mój wychowawca wtedy WF-u, zaszczepił we mnie taką małą nutkę właśnie w lekkiej atletyce, ponieważ zaczęliśmy jeździć na jakieś zawody. Pochodzę z małej miejscowości, gdzie nie mieliśmy okazji trenować codziennie, profesjonalnie tej dyscypliny, czy jakichkolwiek tam sportów. Więc tyle, co się nauczyliśmy na lekcjach WF-u, to po prostu jechaliśmy na zawody i przedstawialiśmy to na arenie wtedy międzyszkolnej. Zaczęło się od skoków z wyż. Jako młody chłopak próbowałem wszystkiego. Byłem dość energicznym chłopakiem, który miał chęć grać w piłkę nożną, miał chęć gry w siatkówkę, w koszykówkę, więc te gry zespołowe też były u mnie może nie na pierwszym miejscu, ale lubiłem spędzać w ten sposób czas wolny ze znajomymi, z kolegami wtedy. Ale zaczęło się wszystko od skoków z wyż, gdzie trafiłem właśnie do mojego nauczyciela WF-u i on przez to, że kiedyś trenował lekkoatletykę, powiedział do mnie, że może spróbujemy tej lekkoatletyki. Skakanie, rzucanie, bieganie w szkole podstawowej, potem w gimnazjum trochę już bardziej profesjonalnie pod tą jedną dyscyplinę, czyli skok z wyż, a potem już trafiłem do szkoły ponadgimnazjalnej, liceum ogólnokształcące, gdzie już profesjonalnie zająłem się trenowaniem. Przełomem był start na Mistrzostwach Polski Młodzików, gdzie pojechałem właśnie z tej małej miejscowości zmierzyć się z chłopakami, którzy skaczą z całej Polski, i tam zająłem czwarte miejsce, skoczyłem 1,84 m i wtedy zauważył mnie trener z Warszawy, który powiedział i chciał mnie ściągnąć do Warszawy, właśnie do szkoły ponadgimnazjalnej, do liceum ogólnokształcącego, gdzie zająłbym się profesjonalnie trenowaniem. Ja wtedy nie wiedziałem tak naprawdę, o co chodzi. Też nie sądziłem, że mogę profesjonalnie trenować i cała ta przeprowadzka do Warszawy była dość skomplikowana, ponieważ młody chłopak z wioski idzie do stolicy, więc tutaj też rodzina była może nie na tyle zadowolona, ale jakoś tam kibicowała mi, więc przełom to był, jak miałem 17 lat. Zostałem ściągnięty do Warszawy, gdzie zacząłem trenować. Pierwsze pół roku miałem trenować skok z wyż pod okiem trenera, który się zajmuje wielobojem. Przechodziłem przez wszystkie konkurencje z tego względu, że byłem dość sprawnym chłopakiem, więc nie miałem z tym problemu. No i tak się zaczęła moja przygoda już z takim profesjonalnym, można powiedzieć, sporcie. Pierwszym sukcesem było zdobycie złotego medalu. Po półrocznym treningu w szkole ponadgimnazjalnej pod okiem trenera od wieloboju wystartowaliśmy bez jakiegoś takiego mocnego przygotowania właśnie w halowych mistrzostwach Polski wieloboju i wygrałem te mistrzostwa Polski. Wtedy to był taki przełom, że może jednak zostanę przy wieloboju i zostanę wieloboistą. Czyli mistrzostwa Polski wtedy już juniorów młodszych w Spale. Nie pamiętam, który to był rok, bo to było dość dawno temu. Wielobój składa się z 10 konkurencji w sezonie letnim, w sezonie halowym to 7 konkurencji, ale zacznę od 10 boju, bo to konkurencja
główna, docelowa i mamy ją właśnie na Igrzyskach Olimpijskich. Składa się od biegu na 100 metrów, potem jest skok w dal, pchnięcie kulą, skok wzwyż i 400 metrów. To jest pierwszy dzień zmagań. Zaczynają się od godziny porannej, czyli od 9, kończymy w godzinach wieczornych. Drugi dzień 110 metrów przez płotki, rzut dyskiem, skok o tyczce, rzut oszczepem i 1500 metrów. Moją mocną stroną jest teraz skok o tyczce, ponieważ z tej konkurencji jestem w stanie najwięcej punktów wyciągnąć z rezultatu, jaki osiągam na zawodach. Generalnie wszystkie konkurencje są u mnie bardzo równe, nie mam jakiejś tam wpadki, która nie pozwala mi na to, żeby powiedzieć o niej, że jest straszna i jestem w tej konkurencji zły. Ja jestem wielobojcą, który wszystkie konkurencje ma równe i w tym momencie, w tym roku, w 2021 wybijam się właśnie skokiem o tyczce i skokiem w dal. To są moje dwie konkurencje, w których jestem w stanie zdobyć najwięcej punktów i one są na ten moment najlepsze. Mój dzień wygląda następująco. Wstaję o godzinie 7.30 bądź 8.00, 8.30 śniadanie, pierwszy trening 10.30, w zależności jaki to jest dzień i co jest w planie treningowym, gdzie ustala to mój trener. Realizuję albo skok w dal, albo jedną z poszczególnych konkurencji 10-boju. Obiad godzina 13.30, chwila przerwy, ewentualna jakaś drzemka, żebym mógł się jeszcze zregenerować przed drugim treningiem. Drugi trening o godzinie 16.30 bądź 17.00, trwający też do 2 godzin. Kolacja, szybka kąpiel czy też prysznic, no i ewentualny czas na fizjoterapię, jakiś masaż, który pozwoli mi na to, żeby odnowić swoje ciało i być gotowym na następny dzień. Trening siłowy jest u nas jednym z głównych elementów, ponieważ bazujemy na wytrzymałości, na sile i na szybkości. Dlatego ten trening na siłowni, na ciężarach, na dużych ciężarach, trenujemy go między dwa razy bądź trzy razy w tygodniu, w zależności w jakim okresie jesteśmy. Przed Igrzyskami Olimpijskimi trenuję raz w tygodniu siłownię mocną i w poszczególnych dniach rozdzielamy tą siłownię, gdzie możemy właśnie zrobić wyciskanie leżąc na ławce, czy też może biceps, podciąganie, tak żeby ten cały organizm był silny po prostu. W tym roku zdobyłem brązowy medal Mistrzostw Europy w Toruniu. Startowałem jako taki trochę underdog. Nikt nie myślał, że mogę ten brązowy medal, jakikolwiek medal zdobyć na tej imprezie. Okazało się, że byłem bardzo dobrze przygotowany. Dzięki temu zdobyłem takie, nie inne miejsce. Zrobiłem najlepszy wynik w swojej karierze. Ale gdyby nie mój trener, który prowadził mnie już od 4 lat, i gdyby nie systematyczność i dążenie do celu, na pewno tego osiągnięcia nie byłbym w stanie wyrwać czy też zrealizować, więc na pewno tutaj, jeżeli mamy tą systematyczność w treningu i chcemy spełniać swoje marzenia, no to możemy przestawiać góry. Bardzo się cieszę, że ten medal zdobyłem tutaj właśnie w Polsce, na swoich, można tak powiedzieć, rejonach.
marzeniem jest na pewno medal olimpijski. To jest marzenie każdego sportowca. Trenujemy po to, żeby zdobyć właśnie ten jeden wymarzony krążek. W tym roku są Igrzyska Olimpijskie. Ja jestem w najlepszej formie w swoim życiu. Czuję to na treningach, czuję to na zawodach, czuję to w życiu codziennym. Fajnie by było, jakbym pojechał na Igrzyska Olimpijskie do Tokio i tam walczył no, jak najwyższe miejsce. Fajnie by było, jakbym zdobył miejsce między pierwszym a ósmym, bo to jest taki ścisły finał i nawet miejsce ósme na Igrzyskach Olimpijskich to jest już wielki sukces. Nawet pojechanie na takie igrzyska to już jest sukces, ale miejsce 1-8 to jest ścisły finał, gdzie my, zawodnicy z całego świata, jesteśmy wtedy w tej pierwszej ósemce i to jest dla nas też taki duży zastrzyk motywacji i spełnienie swoich marzeń. Wszyscy sportowcy myślą o tym, żeby zdobyć medal olimpijski. Ja też o tym myślę, ale na ten moment, to jest moje marzenie, ale na ten moment nie skupiam się na tym, żeby wybierać sobie krążek, jakiego koloru jestem w stanie zdobyć w Tokio. Skupiam się na tym, żeby wystartować tam lepiej niż na Mistrzostwach Polski, które miały miejsce teraz w czerwcu. Wieloboju jest 10 konkurencji, gdzie nie mamy czasu na to, żeby skupić się na jednej konkurencji. Trenujemy przez 6 dni w tygodniu, czasami nawet 7, jeżeli jesteśmy na zgrupowaniu. I ten trening wygląda następująco. Raz dziennie albo dwa razy dziennie jedną konkurencję. Skupiamy się na tym, żeby wszystkie konkurencje były jak najlepiej dopracowane technicznie. Najważniejszą cechą, jaką musi mieć wieloboista, no to musi być sprawny, musi być wytrzymały, musi być szybki, skoczny. W sumie trochę tego jest, ale jeżeli wszystkie te cechy się łączą, mamy możliwości do tego, żeby wszystkie konkurencje były na wysokim poziomie, a większość wieloboistów w top 10 na świecie mogą rywalizować w konkurencjach indywidualnych. Nie mówię tutaj o zdobywaniach medalów na imprezach międzynarodowych, ale w swoich krajach na pewno jest taka duża szansa, żeby w indywidualnych konkurencjach móc startować i zdobywać tam medale. Ja jako ciekawostkę powiem, że w tym roku, jeżeli bym wystartował w skoku w dal na Mistrzostwach Polski indywidualnych, no to zająłbym prawdopodobnie trzecie, bądź może nawet i drugie miejsce, bo mój wynik jest dość solidny. I tak samo jest w biegu na 400 metrów, czy też na 110 metrów przez płotki. Ten poziom w tym roku i w tych konkurencjach jest trochę niższy na pewno, ale tym samym ja też jestem trochę już lepszym wieloboistą, więc też mogę rywalizować się na płaszczyźnie z zawodnikami w konkurencjach indywidualnych. W życiu sportowca są takie dni, gdzie przychodzi z treningu, z tego złego treningu, gdzie ci nie wyszła technika, nie wyszło ci bieganie, nie wyszedł ci rzut oszczepem, cokolwiek. Takie dni się zdarzają, jesteś przemęczony, zmęczony, obolały. Zdarzają się też kontuzje, więc takie okresy też bywają u nas w życiu sportowców. Nie są to łatwe dni, bo wtedy myślimy o tym, znaczy ja myślę o tym, żeby może nie poddać się, bo nie jestem osobą, która się szybko poddaje, ale na pewno jest to ciężkie. Jest ciężko się wtedy podnieść do góry, pójść na kolejny trening, jechać na zawody, wystartować dobrze na tych zawodach, więc takie dni też się zdarzają i nie jest to łatwy kawałek chleba. Ale chęć, może nie wygrywania, ale chęć spełnienia swoich marzeń jest na tyle wysoka, że w moim przypadku te dołki takie, które zdarzały się, czy to właśnie spowodowane kontuzją, czy coś w moim życiu prywatnym się wydarzyło, no to starałem się jakoś w dobry sposób przenieść na trening i na spełnienie swoich marzeń, czyli pojechanie na najważniejszą imprezę czterolecia, czyli na Igrzyska Olimpijskie, więc tak, są takie dni. Mocni zawodnicy radzą sobie z tym, mają swoje jakieś sposoby
na radzenie sobie z takimi rzeczami. Ja sobie wtedy myślę o Igrzyskach Olimpijskich, o tym, że mogę rywalizować z najlepszymi zawodnikami na świecie i staram się jakoś te myśli złe odepchnąć od siebie. Jakoś to na ten moment wychodzi, ale jestem teraz w takim miejscu, gdzie chyba każdy sportowiec chciałby być, czyli przed najważniejszą imprezą czterolecia. Jest się w formie, nic się nie boli, chcesz startować, chcesz pokazywać się na arenie międzynarodowej i walczyć ze swoimi największymi rywalami. To są też moi koledzy zbieżni, no ale taki jest sport, że trenujesz po to, żeby wygrywać. Pochodzę z małej miejscowości pod Pułtuskiem. To jest mała wieś o nazwie Borsuki Kolonia. Z takiej małej miejscowości też można się wybić. Jeżeli ma się swoje cele i pragnienia, marzenia, trzeba dążyć za wszelką cenę do tego, żeby je spełniać. Ja jestem tego przykładem, ponieważ z mojej miejscowości, która nie zapowiadała się, że mogę tam ułożyć sobie życie, wyszedłem, rozwinąłem skrzydła, zwiedziłem może nie cały świat, ale bardzo, bardzo dużo kontynentów. To, że jestem sportowcem, zawdzięczam swojej ciężkiej pracy, determinacji, żeby walczyć, tak jak wcześniej powiedziałem, o swoje marzenia i nie poddawać się, iść do przodu cały czas. Dziękuję, że mogłem być z wami. Spełniacie swoje marzenia. Nie poddawajcie się. Trzymajcie kciuki za moje Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Paweł Wiesiołek.